Paweł, remisujemy 2-2 z Polonią Środa Wielkopolska. Pierwszy mecz pod wodzą nowego szkoleniowca. Jak oceniasz wasz występ? Mimo wszystko stracone 2 punkty. Od 60 minuty graliśmy z przewagą jednego zawodnika. Udało nam się strzelić tylko jedną bramkę. No ale teren trudny, jak wiadomo. Tutaj na Polonii chyba od 3 lat, jeśli dobrze pamiętam, nie wygraliśmy. Wywozimy cenny punkt i nic, tylko patrzymy w przyszłość dalej. Już myślimy o meczu z Kujawianką. No właśnie, do tego meczu podeszliśmy z ogromną ambicją, zaangażowaniem. Tu było widać, że właśnie walką na boisku dzisiaj chcieliśmy zdobyć punkty, tak? Bo... Tak, no typowy mecz walki, jak wiadomo, no, też mecz derbowy, rządzi się swoimi prawami. No widać było na boisku zaangażowanie z jednej i z drugiej strony. Trochę Polonia Środa nastawiła się na taką grę dłuższą piłką. Bardzo fizyczny mecz, no i wywozimy tylko jeden punkt. Ostatnio wskoczyłeś do pierwszego składu tydzień temu i dzisiaj czas Pawła Koralskiego nadchodzi? Nastaje mój czas. Nie, cieszę się, że trener tutaj dał mi szansę. Oceni mój występ w poniedziałek i zobaczymy następny mecz w środę, później w sobotę, a skład ustala trener i jego trzeba się pytać o indywidualne osiągnięcia pojedynczego zawodnika.